Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co ostatnio mnie spotkało na przejściu dla pieszych w moim małym mieście, które liczy 40 tysięcy mieszkańców i jest miastem powiatowym. Skoro to się dzieje w moim mieście, to dzieje się też w innych miastach i miejscowościach Polski. Mianowicie stałam tam sobie na czerwonym świetle i obok mnie stanęły trzy dziewczynki, które rozmawiały sobie o bardzo modnym ich szkole quizie. Quiz miał za zadanie nauczyć rozpoznawania płci genderowych kilkudziesięciu płci. Teraz tak, skoro tego rodzaju quiz jest popularny wśród dzieci, które mają 11, 12, 13 lat, to znaczy, że jest popularny nie tylko, jest popularny u mnie, to znaczy, że w innych miejscach też. Dalej, jeśli tak jest, to znaczy, że ktoś sprawił, że ten quiz się stał popularny i dalej ktoś go skonstruował i to byli ludzie dorośli, i to były określone środowiska, które mają na celu w tym momencie zmienić świadomość dzieci, które za 6, 7, 8 lat będą wyborcami. I chodzi o to, żeby tak je nauczyć, tak zmienić ich świadomość, żeby uznawały pewne rzeczy za normalne, takie, które w tym momencie normalne nie są. I chciałabym żeby ten film szczególnie został obejrzany, jest skierowany do osób, które mają dzieci albo mają kontakt z dziećmi właśnie w takim wieku lub są jeszcze młodsze, dlatego że na Zachodzie są już też tego rodzaju programy, które są dla dzieci, które mają 4 lata, 6 lat i tak dalej. Jest słynna okładka z National Geographic, gdzie 7- czy 9-letni chłopiec, który dostaje hormony, które go sterylizują, no jest zmieniony w dziewczynkę, tak? Jego matka jest lesbijką i generalnie się lansuje na swoim własnym dziecku. Więc chciałabym, żebyśmy się zajęli tym tematem i żebyśmy się zajęli też od strony ezoterycznej, nie tylko kulturowej. Te rzeczy są tutaj ze sobą związane. Więc zacznijmy od definicji trans. Co to jest w ogóle trans? Tak? Bo to jest to określenie, które warto znać. Więc trans to jest skrót od transgresji i transgresja wedle słownika języka polskiego jest definiowana w tym zakresie, jaki nas interesuje, jako przekraczanie jakichś granic, zwłaszcza norm moralnych. W Wikipedii znajdziecie taką definicję, że w psychologii i filozofii transgresja to przekraczanie granic biologii, osobowości, granic społecznych oraz norm społecznych, zwłaszcza moralnych. I teraz tak, zauważcie, że ten przedrostek trans występuje nie tylko w kontekście osób, które określają się jako transgenderowe, transpłciowe, ale też występuje w transhumanizmie, tak? W jednym i w drugim wypadku chodzi o przekraczanie granic tego, kim jest człowiek. W jaki sposób człowiek się definiuje i kim jest, tak? Tylko to jest od innej strony, ale chodzi o osiągnięcie podobnego celu. Te sprawy są ze sobą związane. Swoją drogą polecam obejrzenie nagrania doktora Leszka Sokulskiego na temat transhumanizmu, które znajdziecie w zakładce. Warto obejrzeć, on niedawno to nakręcił. A dla przypomnienia, możecie sobie też jakby wrócić do moich filmików, gdzie poruszam tego rodzaju tematy, jeśli chodzi o przeszczep ludzkiej głowy w Chinach, tak? Robiłam takie filmiki w zimie. No i teraz jeszcze weźmy sobie taki przypis, który się pojawia przy haśle transgresja w Wikipedii, że w 1982 roku, to jest też ciekawy moment, stan wojenny, wyszła taka seria, która nazywa się Transgresja, odmieńcy i wybór opracowani redakcja Maria Jenion i Zbigniew Majchrowski. To jest kwestia dotycząca literaturoznawstwa, historii literatury. Maria Jenion, skądinąd wiadomo, że jest odmiennej orientacji i była promowana jako osoba, która rokuje przez komunistów do awansu. No i teraz jest bardzo interesujące spojrzeć na to od tej strony, jakimi tematami Maria Janion, nie odbierając jej nic z jej inteligencji oraz osiągnięć, ale jakimi okularami ona patrzy na świat. I tutaj właśnie ci biedni odmieńcy, jakby używanie tej kliszy romantycznej o biednych, odrzuconych i niezrozumianych przez świat ludziach, ale też nie rozumiejących świata, cytując klasyka, czyli Małgorzatę Masierowicz, tak, w tym wypadku.
I zostawiamy sobie w tym momencie Marię Janion i chciałabym teraz przejść właśnie do tego, że na zachodzie są dzieci, którym rodzice, ludzie dorośli, wtedy kiedy one jeszcze nie podejmują samodzielnie decyzji, podają hormony, które je sterylizują. Są filmy dla dzieciaków, które mają je przyzwyczaić do tego, że można sobie płeć wybierać. Dalej, są też różnego rodzaju strony, które popularyzują tego rodzaju widzenie świata. A skądinąd wiadomo, a konkretnie tutaj powołam się na psychologię i życie Filipa Zimbardo, który w tej książce razem z kolegą, którego nazwiska nie pomnę, cytuje badania, a to jest książka z lat 70., gdzie jest jasno napisane, że jeśli chodzi o populację ludzką, podobnie jak i zwierzęcą, ludzie mają dwie płcie, męską i żeńską, i wśród tych dwóch płci jest około 5% mniejszość osób, które się definiuje jako homoseksualne. I to jest norma, i tak jest w świecie ludzi i w świecie zwierząt. Proszę mi pokazać jakieś zwierzę, które jest trans w taki sposób, jak się to współcześnie pokazuje. Chętnie popatrzę i się pośmieję, albo będzie mi szkoda zwierzęcia i wezwę straż dla zwierząt, albo coś tego rodzaju. Natomiast cała reszta, jeśli chodzi o identyfikację płciową, to jest kwestia kultury. I to, że w tym momencie na Zachodzie 30% lub więcej ludzi się definiuje jako ludzie, którzy nie są heteroseksualni, to jest kwestia kultury i mody. Dokładnie tak samo jak w Afganistanie, gdzie 100% mężczyzn się definiuje jako osoby homoseksualne, szczególnie zainteresowane chłopcami, osobami niedojrzałymi, czyli to, co się nazywa w kulturze Zachodu pedofilią. Ręczę Państwu, że populacja w Afganistanie nie różni się niczym od naszej w Polsce pod tym względem, to tylko że ci ludzie zostali w inny sposób wychowani, ich kultura po prostu promuje pewne zachowania. Więc to tak a propos definicji płci. I teraz, no właśnie, ktoś dba o to, żeby przyszli wyborcy mieli zupełnie inny pogląd na ten temat niż ich rodzice. Więc ten quiz pokazuje, że dzisiejsi dorośli to troszeczkę tak jakby spali na śniegu. Mogą się bardzo zdziwić, jeśli chodzi o to, w jaki sposób będą widziały świat ich dzieci. No więc to jest ten element, a teraz, żeby to dobrze zakończyć, to chciałabym przeczytać Państwu kilka płci i ich definicji ze strony, która właśnie to jest strona środowiska, które jest transgenderowe, które bardzo interesuje się właśnie też płynnością płci. Żeby też pokazać, że to ma też szerszy kontekst, także taki transhumanistyczny, w takim sensie, że pojawiają się tam takie elementy, które no, pasują do tej przyszłej wizji świata, gdzie człowieka zdefiniować nie będzie można, tak? Dlatego, że w transhumanizmie chodzi o to, żeby wykroczyć poza człowieka, mieszając go na przykład z maszyną, czyli nie będzie wiadomo, czy to człowiek, czy to maszyna, co będzie coś pomiędzy. W transgenderyzmie chodzi o to, żeby płeć nie była określona, żeby nie było sposób stwierdzić, jakiej ktoś jest płci. W przyszłości także, jak sądzę, wejdą tutaj różne biologiczne modyfikacje, które naprawdę sprawią, że tak będzie. To nie będzie tylko uczucie, tak jak w tej chwili u wielu osób. A jeszcze przypominam Państwu o sprawie Rafalali, które ta osoba pobiła dziewczynkę, prawie że, tak? W każdym razie ten gość oblał kawą tę nastolatkę. I takie przypadki zdarzają się na Zachodzie. Być może zrobię na ten temat drugi film, bo dzisiaj już chyba nie starczy mi czasu. Natomiast teraz będzie na temat nazewnictwa, tak? Nazewnictwa tych różnych płci, definicji tych różnych płci. Ja tu wybrałam kilka i to są autentyczne, tak? To są autentyczne definicje płci. Więc pierwsza, klasyczna, czyli transgender, czyli to jest uczucie, że jest się poza płcią,
jakąkolwiek płcią biologiczną, żaden z opisów kobiety czy mężczyzny nie pasuje do danej osoby. Dalej, biogender, czyli to jest płeć, która czuje się połączona w jakikolwiek sposób z naturą. To jest definicja, tak? Dalej, color gender to jest płeć, która czuje się definiowana poprzez miłość do jednego lub więcej kolorów i czuje bardzo silne emocje z tym związane. I color gender się rozbija na osoby, które są pink genderowe, blue genderowe, yellow genderowe, green genderowe itd. Dalej. SP gender to jest płeć, która się definiuje poprzez kontakty z duchami albo istotami z wyższych wymiarów albo spoza naszych wymiarów, i to tutaj można bazowo zdefiniować jako to, w co się bawią osoby, które się zajmują czarną magią, magią rytualną, wzywaniem demonów, uprawianiem seksu z demonem, braniem małżeństw z demonami i tym podobne. No to się po prostu tutaj genialnie wpisuje i też genialnie wpisuje się w transhumanizm, gdzie nie chodzi tylko o wymieszanie człowieka z maszyną, ale potencjalnie także człowieka z istotą demoniczną, tak żeby już człowieka jako takiego nie było. Czyli jak w czasach Noego. Dalej, gender fluid, czyli to jest poczucie, że zmienności płci, płynności płci, niemożność zidentyfikowania się jako jedna płeć, ponieważ to się stale zmienia. Gender punk to jest płeć, która się identyfikuje jako taka, która aktywnie odmawia używania jakichkolwiek norm płciowych. Glass gender to jest osoba, która jest bardzo sensytywna i wrażliwa. Tak. Heal gender to jest płeć, która przynosi wiele pokoju, jasności, bezpieczeństwa i kreatywności do czyjegoś umysłu. No i heliogender to jest płeć, która jest gorąca i płonąca. Tak, proszę Państwa. No i ostatnia, jako wisienka na torcie, to jest Kale gender lub Kylo gender, jakby to wymawiali Amerykanie, to jest płeć, która dzieli pewne właściwości z przestrzenią kosmiczną, z przestrzeniami na zewnątrz oraz jest bardzo estetycznie zainteresowana kosmosem, gwiazdami, galaktykami itd. I te płcie mają wejść jako standard. Proszę Państwa, myślę, że to jest piękna wisienka na torcie. Proszę jeszcze, żeby jeśli ktoś ten filmik obejrzy ze Stanów, poinformował mnie, czy rzeczywiście na Facebooku można sobie wybrać spośród 56 płci swoją płeć, czy też pojawiło się ich więcej, na przykład czy jest ich 75, czy 312, czy jeszcze więcej, czy może już miliony. Dziękuję Państwu, to wszystko na dziś.